Drodzy bracia kapłani, z księdzem prałatem, tutejszym proboszczem i księdzem opiekunem liturgicznej służby ołtarza w archidiecezji łódzkiej, kochani kandydaci do posługi ceremoniarza, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. W ubiegłym roku ukazała się bardzo ciekawa książka, a tytuł jest zaskakujący. Taki oto tytuł nosi ta książka niezwykła. Wiara nie jest dla frajerów. Powtórzę, żebyśmy zapamiętali i w miarę możliwości sięgali po tę książkę. Wiara nie jest dla frajerów. Kto to jest frajer, to mniej więcej wiemy. To jest taki w odczuciu ludzi naiwniak, nie bardzo głęboko myślący, oceniający. Wszystko bierze za dobrą monetę. Książka dziwna dlatego, w najlepszym sensie, że napisana przez ludzi, którzy postanowili dać świadectwo swojej wiary. Jeszcze więcej, to są ludzie z pierwszych stron gazet. I jeszcze, żeby było ciekawiej, to są ludzie, którzy mają największe nazwiska, najbardziej znane w Polsce i w Europie, gdy chodzi o przemysł rozrywkowy. Oczywiście nie będę streszczał tej książki, ale powołam się na jedno tylko świadectwo, bo ono też zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Jeden z najwybitniejszych dzisiaj twórców tak zwanej kultury masowej, znakomity kompozytor znany w Polsce, w Europie i na świecie, objeżdżający w tournée różne kraje, pisze o tym, co się z nim stało w pewnym kościele. Mówi tak: przez lata całe nie chodziłem do kościoła. I coś mnie natchnęło, żeby wejść któregoś dnia do pewnego kościoła. I byłem pozytywnie oszołomiony pięknem liturgii. Pisze dalej: ja się nie spodziewałem, że liturgia katolicka jest tak niezwykła. Ona mnie porwała. Ale nie tylko to, że wszystko było w sposób właściwy wykonywane, ale atmosfera, która została spowodowana, zrodzona tą liturgią, była niezwykła. Ludzie ustępowali mi miejsca, uśmiechali się do mnie, a znak pokoju to był jakimś bardzo głębokim przeżyciem, którego wcześniej nigdy nie doznałem. Od tego momentu, powiada autor tego świadectwa, właściwie wyznania, tego momentu nie opuszczam nigdy mszy świętej w niedzielę i zawsze staram się być na mszy świętej, ale jednocześnie przystępować do komunii świętej. Jest to jeden z wielu przykładów na to, że liturgia ma swoją siłę, że oddziałuje na całego człowieka, już nie tylko na jego oczy, na jego słuch, ale na całą osobowość. Bo przecież ten artysta znakomity, on przemienił się wewnętrznie, to znaczy ta liturgia, w której uczestniczył, jak mówił najpierw przypadkowo, ta liturgia oddziała na całą jego osobowość. I dzięki temu mógł podjąć taką właśnie decyzję, miejmy nadzieję, na całe życie. Można by się zastanawiać, kiedy właśnie taka liturgia jest, kiedy ona ma miejsce, kiedy potrafi oddziałać na człowieka prawie niewierzącego i to tak oddziałać, że on zmienia swoje życie radykalnie. No właśnie,
Pewnie wszystko zależy od łaski Bożej. Bóg daje każdemu szansę i pragnie też, to znaczy pomaga człowiekowi, żeby mógł tę szansę wykorzystać. Jak ktoś pięknie powiedział, jeden z laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, rodzimy się aniołami, ale nie wszyscy mamy skrzydła, bo nie wszyscy potrafią wsłuchać się w głos Pana Boga. Nie wszyscy są otwarci na Jego łaskę. Dlatego nie wszyscy mogą się rozwinąć. Jak ten autor podkreśli, nie wszyscy mogą się uskrzydlić. Ale też od człowieka bardzo wiele zależy. Najpierw łaska Boża i człowiek. Od kapłanów sprawujących liturgię. Od liturgicznej służby ołtarza. Od ceremoniarzy. I oczywiście od tych wszystkich, którzy współtworzą lud Boży, to znaczy tworzą wspólnotę eucharystyczną, najpiękniejszą, można powiedzieć najcudowniejszą ze wszystkich, bo bezpośrednio przeżywają obecność Jezusa Chrystusa. I właśnie pytanie, co zrobić, żeby tak było? Na to pytanie odpowiadają nam dzisiaj teksty liturgiczne. Trzeba by z nich wyłuskać niejako pewne myśli, które powinny nam dopomóc w udzieleniu sobie odpowiedzi, co zrobić, żeby jako ceremonia, żeby mógł współtworzyć właśnie taką atmosferę, Bożą atmosferę, a jednocześnie ludzką atmosferę. Taki klimat liturgii mszalnej, żeby on mógł oddziaływać zwłaszcza na tych ludzi, którzy po raz pierwszy wejdą do kościoła i zetkną się z tą nową dla nich rzeczywistością. W pierwszym czytaniu prorok Ozeasz wypowiada jedno bardzo ciekawe, jakże praktyczne dla nas zdanie. Uczyńmy wszystko, żeby poznać Pana. Ale na tym nie kończy się jego myśl. On prowadzi do jakiej konkluzji, że to poznanie Pana ma pogłębić miłość do Niego. Nie był filozofem, żył jeszcze przed filozofami greckimi, ale już wiedział, że tylko to człowiek może umiłować tak dogłębnie, co wcześniej poznał. I prorok przypomina nam o tym, że wtedy możemy zdobyć się na miłość Pana, kiedy Go będziemy poznawać. I to jest pierwsze zadanie dla was, kochani kandydaci, do posługi ceremoniarza. Poznawać Pana, żeby Go jeszcze głębiej umiłować. Poznawać to znaczy czytać więcej o Bogu, medytować na Jego temat i myśleć z nadzieją o pogłębieniu swojej miłości do Niego. A w Ewangelii mamy przedstawionych dwóch ludzi, dwóch mężczyzn. Weszli do świątyni, a więc weszli do środowiska, w którym panuje, przynajmniej powinno panować sakrum, a więc ta wyjątkowo święta atmosfera.
Chrystus nam przypomina w tej przypowieści o tym, że bardzo ważna w życiu człowieka jest postawa. Od tej postawy prawie wszystko w jego życiu zależy. I w ogóle od ogółu postaw, które wypracował człowiek w tym swoim życiu i którym jest wierny. Faryzeusz chwali się, kim jest, oczywiście przed Panem Bogiem, i podkreśla w sposób chełpliwy, że nie jest taki, jakimi są inni ludzie, bo on jest najlepszy. Ale jest celnik, który, jak mówi Chrystus, nie śmie wzroku podnieść do góry i w swojej pokorze Pana Boga przeprasza za wszystko. U tego pierwszego widzimy brak miłości. Radykalny brak miłości. Moglibyśmy dzisiejszym językiem powiedzieć fatalny deficyt miłości. Tam jest nawet pewnego rodzaju agresja w stosunku do innych ludzi, którzy nie są z jego ugrupowania. Natomiast celnik zachwyca nas swoją pokorą, jednocześnie tym, że ta pokora ujawnia się w jego postawie miłości do Pana Boga. Bo te dwie postawy idą w parze. Postawa miłości, postawa pokory. Nieprzypadkowo wcale w swoim przemówieniu dziekan kolegium kardynalskiego, gdy dziękował papieżowi Benedyktowi XVI za jego posługę Piotra, powiedział, że jego pontyfikat był światły, bo był zbudowany na miłości i pokorze. Miłość i pokora odejdą zawsze w parze. Tam, gdzie brakuje miłości, musi brakować pokory i odwrotnie. I to jest dla nas bardzo ważna wskazówka. Możemy znać wszystkie przepisy, mieć w jednym przysłowiowym palcu, ale jeżeli nie będzie postawy pokory i postawy miłości, to nie stworzymy atmosfery czy klimatu właściwego dla sakrum, dla miejsca świętego i dla najświętszych czynności. Na pewno wszyscy, jak tu jesteśmy, nie wierzymy w przypadki. Jak ktoś trafnie powiedział, przypadki są tylko w gramatyce i to nie każdej. W polskiej są, ale są takie gramatyki, gdzie nie ma przypadków. I to nie przypadek wcale, że w dzisiejszej liturgii otrzymaliście od Kościoła dar w postaci tych czytań, tak bardzo wymownych. Czytań, które są wspaniałymi drogowskazami dla was u progu tej waszej misji, bo to, co się u was w życiu dzisiaj rozpocznie, to jest misja. Dlatego Kościół tak bardzo poważnie traktuje tę dzisiejszą uroczystość. Ceremoniał jest rozbudowany, piękny. Również dlatego, żeby się przekonać wewnętrznie, że te zadania, które stoją przed wami, są tak bardzo ważne. Jezus Chrystus, który od nas wszystkich oczekuje prawdziwej miłości, prawdziwej pokory. I ten Jezus Chrystus, którego mamy poznawać każdego dnia, pogłębiać wiedzę o Nim i tym samym sprawiać, żeby nasza miłość do Niego dojrzewała. Niech ten Jezus Chrystus prowadzi nas wszystkich. A was, chciałem powiedzieć, na nowej drodze życia, ale to jest na pewno nowa droga życia, bo nowy etap. Niech was prowadzi. Niech będzie najważniejszym punktem odniesienia
dla waszego codziennego życia. Niech będzie też źródłem siły, abyście mogli pokonywać różne trudności, żeby być gorliwymi ceremoniarzami. I niech również będzie źródłem wielkiej radości. I wtedy, kiedy będziecie spełniać tę posługę, ale także wtedy, kiedy będziecie rozmawiać z kolegami, koleżankami na temat tej posługi, niech oni wiedzą, niech czują, niech będą przekonani, że to jest wasz świat, piękny świat, który dzięki Bożej łasce opanowuje waszą wyobraźnię, wasze serce, wasz umysł. I dzięki łasce Chrystusa stajecie poprzez udział w liturgii bliżsi innym ludziom, a tym samym jesteście jeszcze bliżej samego Chrystusa. Amen.